Do Armii Krajowej wstąpiłem w 1942 roku i przyjąłem pseudonim Dąb. I byłem łącznikiem. Moja funkcja była łącznik i później jeszcze dali mi drugą funkcję, magazyn broni. W czerwcu przyjąłem, przysięgę złożyłem. W listopadzie i w grudniu skończyłem szkołę podoficerską. Mieliśmy taką leśniczówkę, tam było nas chyba tych podoficerów, to nas było chyba z 7, około 10. Wykładowcy byli przedwojenni oficerowie, wykładali nam i musztra, i uczenie strzelania, ładowania, ukrywania tego, to już taka była partyzancka już była akcja. A później jak już powstanie wybuchło, bo ja miałem iść na powstanie z bratem, ale powstanie miało wybuchnąć podobnie 27 lipca. I ja już miałem swój oddział i tam iść do tego oddziału, ale odwołali mojego dowódcę. Mojego dowódcę odwołali i wysłali do akcji Burza. On powiedział tak, że tego Dęba to ja zabiorę, bo on jak pójdzie tylko dwa kroki, da, to już go tam Niemcy zabiją, bo on idzie zabijać, a jego nie wolno. A mój brat pozostał, bo myśmy mieli nie iść do jednego oddziału. Pierwszego dnia został zabity. Od razu pierwszego dnia, jak poszedł 1 sierpnia, zginął, prawda? Ja bym też tam z nim został. Jak powstanie upadło, Ruskie weszli, zostałem aresztowany przez Sowietów. Ja byłem przygotowany na Syberię. Jem najwięcej, ja się nie przyznawałem, że byłem do Armii Krajowej należałem, ale ktoś tam mnie sypnął. Bo jak ja byłem magazynierem, to ode mnie brali broń, zdawali. I ktoś albo nie wytrzymał, albo go przekupili, albo go oszukali. No, były przesłuchania. Przede wszystkim przezywali mnie, ty sukien taki, skurwy, sługuście amerykańskim. Ach, to mi najgorsze było, to może się rzucali. Ale mówię, niech tam rzucają. Jakby pan mógł wytłumaczyć, dlaczego się pan zdecydował na służbę w konspiracji, skoro to się z takim niebezpieczeństwem wiązało? To jakoś chyba samo przyszło. Tam miałem brata, który był 2,5 roku starszy ode mnie i go nie chcieli przyjąć do Armii Krajowej. On był za wolny, flegmatyczny, a ja jeszcze nie byłem, przy księgi nie wziąłem, to już się mną posługiwali, tam zawniesiesz to i później im się podobało, a szedłem z bardzo wielką chęcią, a to miałem rewolwer wtedy. A panie majorze, jakby pan z perspektywy swojej właśnie służby dla ojczyzny miał jakieś kilka słów przesłania dla dzisiejszego młodego pokolenia powiedzieć, to co takiego najważniejszego? Dzisiejsze pokolenie to powiem tak, młodzież jest mądra, zaczyna mądra być młodzież i mało powiem, że młodzież jest mądrzejsza jak to pokolenie niższe ode mnie. Bo te niższe ode mnie, to oni w Armii Krajowej nie byli, tylko komunę przeżyli. Z nimi się jest trudno dogadać, a z młodzieży, ja teraz szedłem, fotografują się ze mną, nie da co mi przejść. Tak się pytają, jak pan się pyta. Muszę wyjaśniać tego i tak dalej.